Siemek. Szymon. Moja mama jest fajna. Mam 44 lata. Już mam w tej chwili 78 lat, więc przeżyłyśmy ze sobą szmat czasu. Jest bardzo silną osobą. Bardzo dużo nie lubi gotować. Lubi sprzątać. Zacna kobieta. No, czasami krzyczy na mojego najstarszego. Mama to jest taki najbliższy członek rodziny. Umówmy się, żaden inny człowiek nie nosił nikogo przez 9 miesięcy wewnątrz swojego organizmu. Ma takie loczki jak baranek. Szanuję wszystkie moje decyzje. Moja mama jest kochana, tak jak wszystkie mamy. Nadopiekuńcza, ale kochana. I bardzo cierpliwa, przerażająco cierpliwa czasami. Nigdy na mnie nie krzyczy, tylko za mną rozmawia i... Wychowała mnie. Dba o nas. I przekazała nam wszystko, co najlepsze. Nauczyła mnie, jak kochać. I jak postępować, żeby być zgodnym z samym sobą. Urodziła mnie i wiem, że ona chce dla mnie jak najlepiej. Jest kobietą, która... wszystkim chcę pomóc, nawet jeżeli którzy nie potrzebują tej pomocy. I też chcę dla niej jak najlepiej, będę jej pomagać i wiem, że ona mi też zawsze pomoże. Typowe obowiązki domowe. Moja mama w domu przeważnie zmywa naczynia. Na jej głowie spoczywało najbardziej, spoczywało dbanie o całe gospodarstwo domowe. Sprząta, czasami gotuje. Albo rozwiesza pranie. Bardzo kocham moją mamę. Kocham. Mocno. Oczywiście, z całego serca. Kocham ją i mówię to jak najczęściej. Kocham ją bardzo. Bardzo. Chyba się wzruszyłam, więc to świadczy o tym, że kocham. Mam nadzieję, że taką samą miłością będzie darzyła mnie moja córka. Przepraszam za emocje. To też chcę taką rzecz powiedzieć innym, żeby doceniali swojej mamy, póki, że tak powiem, nie jest za późno. Bo okazuje się, że to jest właśnie ta najlepsza osoba, ten największy przyjaciel, który zawsze nam pomoże, który tak naprawdę chce dobrze. Może czasami mu nie wychodzi, ale zawsze chce dobrze, bo jest to mama.